Dzień dobry drodzy widzowie. Tylko obudziłem się i od razu zaczynam e, nagrywać. Te ostatnie dni bardzo często e, pisali do mnie subskrybenci, wy moi drodzy, o tym, że patrz tutaj jeden Polak podróżył po całym świecie, no i on teraz znajduje się w Rosji i bardzo Podoba mi się, oj, podoba, się wszystko, co tam e, w tej Rosji i tak dalej. Możesz jakieś tam nie wiem, skomentować albo jeszcze coś. Ja e, zobaczyłem odcinki, patrzyłem tak, słyszałem co on tam mówił. No i e, dzisiaj e, znalazłem jeszcze jeden odcinek taki ostatni na jego kanale o tym, że on wyjechał z Rosji. Jak tutaj napisano, Rosja, wyjechałem, mogę mówić prawdę. Jak, jak ja, kiedy wyjechałem z Rosji. Jeśli, jeśli ktoś, nie wiem, trafił na ten kanał, na mój, na, na te wideo i teraz w ogóle nie wie, co się dzieje tu, jestem z Rosji i uczekam z Rosji, bo tam Putinu nie podoba się, co ja na tym kanale mówię. No i oczywiście z tego powodu nie mogę wrócić i do Rosji i teraz mieszkam w Polsce. I ja w tym odcinku chcę po prostu posłuchać, co pan Polak będę mówił i skomentować to wszystko, bo on wyjechał teraz do Mongolii i teraz jak on, on chce podsumować to wszystko, plusy, minusy i tak dalej. Co było super, co nie. Zaczynamy. Zapisałem sobie Rosja: plusy i minusy. Zacznijmy od plusów. Tanio. Faktycznie przy aktualnej, że tak powiem, aktualnym kursie rubla do dolara wychodziło dość tanio. Moim zdaniem, jeżeli ktoś idzie do knajpy i je obiad za 15, 18, 20 zł, albo jeżeli bierze jakąś ogromną porcję, taką, że ciężko przejść, przejść do takiego ja i płaci 30, to jest tanio. Jeżeli jest tanie jak w Polsce o plus, minus 20, 30%, no to jest tanio. Bardzo sympatyczni ludzie. Tak, oczywiście, kiedy przyjeżdżasz z Polski do Rosji, oczywiście wszystko będzie tanie, bo jeśli chodzi tylko o Moskwę, Petersburgu, tak, tam ceny być może podobne do, Polski, do polskich cen, kiedy wyjeżdżasz po prostu do jakiegoś tam, nie wiem, obwodu i tak, tam nie wiem, do nie wiem, Sibirii, gdzieś jeźdźcie. A to bardzo, bardzo tanie rzeczy możesz kupu, kupić w ogóle chyba jeśli jesteś z Polski. Bardzo duże na przykład jeśli porównujemy zarobki w Polsce minimalne to 4000, tak, no 1000 1, 1, 1 jak to? 1000 dolarów, a w Rosji no nikt jakby w zwykłych miastach nikt nie zarabia takich pieniędzy, jeśli mówimy o zwykłych ludzi, tak? I oczywiście 1000 dolarów to ja nie wiem tam biznesmen albo jeszcze ktoś ludzie, którzy pracują gdzieś tam na wysokich stanowiskach tych oni mogą zarabiać takie pieniądze, ale w mieście zazwyczaj ceny takie, żeby wszyscy mogli kupić, no oczywiście kiedy ludzie zarabiają tam 300 dolarów 400 dolarów i to już takie normalne zarobki w obwodach, to oczywiście kiedy Polak ze swoją minimalną krajową przyjeżdża do Rosji, oczywiście on będzie miał tam jakby tanie rzeczy. No i ten pan o tym mówi tu. Idziemy dalej. Plus minus 20-30% no to jest tanio. Bardzo sympatyczni ludzie, to jest fakt, naprawdę byli turbo mili, bardzo fajnie spędzało mi się czas, a nie razu nie miałem żadnych przykrych sytuacji, żeby ktoś nie wiem, no, opluwał mnie, bo jestem Polakiem albo no nie wiem, nie wiem skąd się w ogóle wzięły u wszystkich widzów którzy pisali mi komentarze takie, takie przeświadczenia, że będą, że powiem, że ten Polak, to będzie, pfu, ty Polaku, śmieciu i w ogóle, że będą mnie traktować jak nie wiadomo co. No niczego takiego nie było, nie doświadczyłem, wszyscy byli bardzo serdeczni, częstowali mi jedzeniem, pomagali, czy, po, czy drogę znaleźć, czy przetłumaczyć coś, czy zamówić taksówkę. Nie było żadnego problemu, jest co robić. No i jak mówiłem o tym, że jeśli Polacy na przykład, oni chcą wyjeżdżać do Rosji, żeby po prostu jak turyści i tak dalej, i w ogóle tutaj nie chodzi tylko o Polaków, a w ogóle można mówić w taki sposób do wszystkich, oni po prostu mogą wyjechać, obcokrajowcy, i przyjechać do Rosji, tak? Dalej nikt im nic nie będę mówić w taki sposób, że o, dlaczego przyjechałeś i po co to tutaj nagrywasz i tak dalej. Oczywiście możecie takich ludzi znaleźć, bo no, zazwyczaj to starsi ludzie, którzy mają w głowie jeszcze rodziecką propagandę, kiedy do nich mówili i mówili, że jakby wszyscy jakby żyli, wszyscy chcą nas zaatakować, zabić, a jesteśmy tylko my, jakby takie rodzickie ludzie, którzy... Chcą, jakby, żyć w pokoju. No, i z tego powodu, jeszcze z tych czasów, oni e, oczywiście bardzo tak nie lubią ludzi z innych krajów. I dzisiaj, też, kiedy trwa wojna, e, oni nie lubią tak no, po prostu obcokrajowców, ale jeśli mówimy o tym, że przyjeżdżasz na przykład, nie wiem, tam do hostela, gdzieś tam do hotelu, może być, przyjechałeś no i poszedłeś sobie gdzieś tam na spacerek i gdzieś w sklepie ktoś tam zaczął zaczynasz mówić po rosyjsku, ale słychać, że jesteś, nie wiem, tam z innego kraju lub w ogóle nie znasz rosyjskiego i zaczynasz mówić w taki sposób, który możesz, być może na, w języku angielskim to w ogóle nikt ci nie rozumie bo w Rosji, jak w Chinach Ludzie nie używają w ogóle angielskiego. Ludzie po prostu patrzą na Ciebie i oni wiedzą, że nikt tutaj nie zna angielskiego. I oni zaczynają jakiś, nie wiem, tam sposób pomagać Ci i tak dalej. Żadnych problemów nie będzie. Tylko jeśli jakieś, nie wiem, tam kopniki, czyli takie, wiecie... Ludzie, chłopaki, którzy mają już alkoholu zamiast krwi w organizmu, nie wiem, w swoim ciele, no i oni mogą tam coś być może powiedzieć, po co przejechałeś i tak dalej, i starszych ludzi też. Jest co robić, ponieważ kraje, słuchajcie, ogromne naprawdę każdy coś dla siebie znaje, czy to miasto, czy wioska, czy natura, czy jezioro, słuchajcie. No, Bajka, Kamczatka, Moskwa, Petersburg, no. Tyle tam jest rzeczy do roboty, że to w ogóle można byłoby siedzieć i siedzieć i siedzieć i siedzieć i, i tam jakby zawsze będą jakieś pomysły, żeby coś ciekawego zrobić. Bardzo dobry transport. To A, tak tutaj trzeba jeszcze podkreślić to, że on tak podróżuje bardzo szybko i on miał wizy tylko na 16 dni, coś takiego, tam nie wiem. 16, 15, można po całej Rosji się podróżować, podróżować, tutaj coś zobaczyć, tutaj, tutaj i tak dalej. No i oczywiście e, ma rację, bo w Rosji bardzo dużo wszystkiego, jak mówiłem, ale tutaj też trzeba zawsze e, zdawać sobie sprawę, że na przykład, kiedy jeździsz i idziesz, jakby podróżujesz do Bajkalu, jakby patrzysz, o, da o tak, tutaj piękny i tak dalej, wow, duże jeziory, super, ale jeśli znasz informację, że ostatnim razem Putin podpisał taki dokument, w którym napisano, że teraz wszystko co obok Bajkału, drzewa i tak dalej, to był taki park, nacjonalny park, a teraz Putin powiedział, że nie, to już nie nacjonalny park i można te drzewa niszczyć i tak dalej. Po prostu, kiedy znasz tej informacji i patrzysz na ten bajkal na żywo, trochę takiej innej emocji możesz dostać. Ten pan też powiedział, że można jechać do Moskwy i do Petersburgu i tak dalej, ale jeśli chcecie zobaczyć Moskwy lub Petersburgu, trzeba jechać do Jeśli chcecie zobaczyć prawdziwą Rosję, trzeba jechać gdzieś indziej. Jedziemy dalej. Bardzo dobry transport to faktycznie plus, jeżeli chodzi o te pociągi, na przykład. Ogromny kraj i piękne widoki. Tak sobie wypisałem, jeżeli chodzi o plusy. Tak, jeżeli chodzi o, jak powiedział, pociągi i tak dalej, e, tak, wszystko rozwinięto, ale to z powodu tego, że Stalin e, tych ludzi, którzy ktoś o nich go powiedział, oni po prostu wyjeżdżali do Sibirii i tam za darmo robili te roboty, te prace i budowali te kolejowe drogi, e, te koleje. I z tego powodu teraz po całej Rosji mamy te kolei i teraz możesz podróżować gdzie chcesz, gdzie chcesz, do jakiegokolwiek miasta i tak dalej. No i jak powiedział pan Piotr o tym, że można wszystko rozwinięte można jeździć, bo samoloty drogie, lot ten drogi i tylko wszyscy używają pociągu. Przejdźmy teraz płynnie do minusów. Minusy Przejście graniczne i to ja musiałem użyć troszkę mocniejszego sformułowania, bo to nie było kiepskie przejście graniczne, tylko trzeba po prostu powiedzieć to wprost, było chudwe. Dlaczego? Ponieważ jakby mnie nie interesuje polityka, ja mam kompletnie w dubie politykę. I no, moim zdaniem, ci strażnicy na przejściu granicznym w Kaliningradzie nie byli zbyt błyskotliwi. No bo dobrą sprawę, ja rozumiem, że miałbym pieczątki tylko i wyłącznie z Ukrainy i mogliby być podejrzliwi, kurczę, dlaczego ten chłop lata tylko na, na Ukrainę, na przykład, no, ale ja mam, słuchajcie, roczny paszport, który jest zajęty w 70%, tam są wizy z krajów, które też są przyjazne, jeżeli chodzi o Rosję, tam jest Kuba, tam jest Wenezuela, jest mnóstwo krajów, gdzie, że tak powiem, oni tam się bratają z, z Rosją i no. mnie polityka nie interesuje. I strasznie, jakby nie interesuje mnie ich pytanie na przykład, co sądzą o Putinie. Chyba to no, w dół, Ale no, już zadawali takie pytania, no to, to trzeba by odpowiadać. No i mówię, godzina ponad na przejściu granicznym. No i no, stwierdzam, że są ćwierć mózgami na tych przejściach granicznych, ponieważ gdyby byli, że tak powiem, inteligentniejsi, to by sobie weszli na Google wpisali Piotr Przyparski, Chyba zobaczyli, że robię filmy na YouTube, nagrywam sobie i powiedzieli, dobra, chopie, jedź, nie zawracaj nam, 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 nam gitary. Albo ewentualnie mogliby powiedzieć, no nie wiem, że gość może zrobić reportaż negatywny na, na temat ich kraju i ewentualnie przy właśnie wyjeździe mnie dokładnie sprawdzić, ale nic z tych rzeczy, więc... Nie są, mówię, zbyt błyskotliwi tam w tej Rosji. No oczywiście, kiedy wyjeżdżasz w czasach wojny, to być może bardzo dużo pytań i tak dalej. Jeśli wyjeżdżasz w czasach wojny do Rosji, oczywiście jeszcze więcej pytań. I jeśli, jeśli jesteś Polakiem, to oczywiście jeszcze więcej pytań będzie od, od tych straży granicznych. Ale tak naprawdę, kiedy masz na przykład ty, jakby w pierwszym paszporcie, na przykład wizy, tylko ukraiński, tam i jedziesz do Rosji, a jeśli masz jakiś paszport, w którym kraje, z którymi Rosja ma tam związek taki normalny, przyjacielski, to oczywiście tutaj też bardzo dużo pytań. A dlaczego jeździłeś, jeździał, jeździłeś do tych krajów, z którymi my bardzo taki jeste, jesteśmy super takimi bratami, a ty jesteś z Polski no, i jeździsz do tych krajów, może być tam chcesz zdobyć jakieś informacje albo jeździ coś, bo oni zawsze w taki sposób tylko myślą. No i i ja chcę powiedzieć do pana Piotra, że to nie tylko z Polakami, bo to tak samo jesteście i z, Rosjani z Rosjanami. Bardzo dużo w internecie, tam nie wiem, w Instagramie, jeszcze gdzieś w TikTokach, można znaleźć te filmiki, gdzie na przykład wyjeżdżasz z Rosji, a ty jesteś Rosjaninem, i do ciebie będzie bardzo dużo pytań, po co chcesz wyjechać do dokąd tam, to do, moje, do Miami i kiedy, i, i jeśli na przykład wyjeżdżasz do jakiegoś, nie wiem, tam do kraju bardzo pięknego i te strażnicy, oni po prostu patrzą na Ciebie, a, do Maja, a ja teraz pracę do domu, a Ty do Miami, tak? Albo nie wiem, tam do Dubajów w tych. No Dubajście to normalne, oni już jest przyzwyczajeni do tego, albo ale jeśli mówimy o jakichś, nie wiem, tam Maldiwach albo a, Unii Europejskiej, oni od razu taki. Dobra, a to pan naprawdę, czy nie? Nie pasuje to zdjęcie do pana. No tam i zaczynają bardzo dużo pytań. Jesteście, jeście coś, bo ani nie wiem z jakiego powodu, ani oni w ogóle nie chcą jeszcze wpuścić do Rosji. To też bardzo często taka sprawa, że kiedy przyjeżdżasz i byłeś gdzieś tam 6 lat w nie wiem tam w Stanach Zjednoczonych albo tam w Unii Europejskiej gdzieś, po prostu mogłeś tam w Wietnamu, po Azji podróżować. I wracasz, no a oni ja pytają gdzie pan był? Mówisz no podróżowałem 6 lat no tak, pracowałem tam no, Jakby w online i, i podróżowałem. Teraz chcę wrócić, żeby <laughs> zmienić paszporty i dalej podróżować, albo tam jeszcze coś. I oni bardzo jest niezadowoleni z tego, że ludzie w trudnych czasach, a w Rosji to zawsze trudny czas, iście przed wojną i zawsze oni mówią, że tutaj nie, nie wiemy w ogóle jak, jakby żyć, a wy podróżujecie tak często. Zapraszam. No i w taki sposób mogą odpowiedzieć. I to zawsze, jakby ja mam wrażenie, że na straży granicznej w Rosji pracują tylko ludzie niezadowoleni z życia. Jeśli jesteś trochę zadowoleni z życia, to nie trafisz na te stanowiska. 100%. Z tego powodu po prostu nie trzeba jakby dziwić się, że na straży granicznej w Rosji oni takie nie, nie, blesk, nie bleskliwy, no nie, nie sympatyczny w tym sensie. E, brak angielskiego, to jest też duży minus. Mało ludzi mówi po angielsku, mało młodych ludzi mówi po angielsku, czy to w knajpach, czy w transporcie publicznym słabo. Co mówię, jeśli mówimy o angielskim języku angielskim, jak powiedziałem, e, mamy w ogóle nie wiem, jak to powiedzieć. No, bardzo niski poziom angielskiego. Jeśli chcesz nauczyć się angielskiego, już w szkole ludzie, jeśli chcą, oni po prostu idą do szkoły angielskiej i tyle, żeby ćwiczyć ten język angielski, bo w szkole nawet nikt ci go nie nauczy w normalny sposób, żeby rozmawiać z kimś, bo w Rosji ten poziom angielskiego bardzo niski. I kiedy ludzie przyjeżdżają. No, w ogóle, no, na przykład ludzi znam z innych krajów, Rosjanie w ogóle nie mogą nic powiedzieć. I z tego powodu zazwyczaj oni szukają jakiegoś jednego Rosjanina, który normalnie mówi po angielsku, no i z nim oni podróżują po całej Polsce, bo to no po prostu niemożliwe. Nie, no, gdzieś w Moskwie można znaleźć, w Petersburgu też ludzi przyzwyczajeni do cudzoziemców, ale kiedy. Jeśli mówimy o obwodach, o prawdziwej Rosji. Oczywiście, jakie angiel... W ogóle jakie angielski. Ludzie nie mogą w ogóle żyć normalnie. Ludzie nie mają gdzieś tam pieniędzy coś kupić. Jeszcze coś tam. Nawet nie mają normalnych tych jak to. Ja, ja, ja znam to słowo, ale ja tylko obudziłem się i normalnych tych. Co to? Warunków dla życia. O! I z tego powodu oczywiście angielski to po prostu ostatnia rzecz, którą chcą nauczyć się w, tej, w tym życiu. No i kiedy tylko, jeśli zobaczysz jakiś, nie wiem, tam, no, nie wiem, po prostu spacerowałeś, no i jakiś, nie wiem, Rosjanin mówi do Ciebie na, w języku angielskim, ten człowiek chyba bardzo dużo podróżuje, chyba on ma takie poglądy bardzo takie zachodnie niż rosyjskie i on jest edukowany, bo normalni ludzie, na przykład w Rosji ludzie, którzy mają pieniędzy, nie mówimy teraz o politykach, ludzie, którzy mają pieniędzy, zazwyczaj oni przeciwko Putinowi, przeciwko reżimowi i oni popierają bardzo takie, mają poglądy takie zachodnie. A jeśli mówimy na przykład o ludziach, którzy nieedukowani, którzy po prostu pracują, skończyli szkołę i nie, nie chcą nic robić, oni idą pracować gdzieś tam nie wiem, i patrzą zazwyczaj w telewizji, to oni mają poglądy takie rosyjskie i oni zawsze przeciwko zachodowi i oni zawsze w taki sposób żyją i oni nie chcą w ogóle ćwiczyć język angielski, jak oni mówią, dlaczego ćwiczyć język angielski, kiedy możemy przyjść z kalasznikowym, z tym karabinem maszynowym do jakiegokolwiek kraju i oni zaczną tam mówić po rosyjsku. Jakby, w taki sp... I to żarty takie oni żartują w Rosji zazwyczaj. Jak cze... często słyszałem to wyrażenie. Z tego powodu bardzo brakuje dużo tego angielskiego, normalnego takiego poziomu. Dalej. Ale finalnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o Rosję, to ta podróż nie była droga. Była jedna z tańszych, tym bardziej, biorąc pod uwagę, jak, jaki duży dystans pokonałem przez cały kraj. Słuchajcie, bo od wyjścia z domu do tutaj, do teraz, do Mongolii, 8300 km Słuchajcie, w 16-17 dni, i coś niesamowitego. Takiego dystansu nie pokonałem nigdy w tak krótkim czasie. I czy było warto? Słuchajcie, no zdecydowanie, ja jestem bardzo zadowolony. Chciałem odrzucić wszelkie stereotypy i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Przekonać się na, na własnej skórze, jakie jak jest podejście ludzi z Rosji do Polaków. Ja nie mówię, że nie ma osób, którzy opluwają Polaków, no bo na pewno tacy są. I ja nie mówię, że nie ma ludzi, którzy nie wspierają tam Putina. Pewnie są. Ale po prostu ja takich ludzi nie trafiałem. I byłem w mieście, i byłem na wsi i pewnie gdybym był dłużej, no to, to bym się na takich ludzi pewnie nadział. To tak samo jak w Polsce są. Y Ludzie, którzy głosują na jedną partię, i są ludzie, którzy głosują na drugą partię. Jeżeli powiecie coś pozytywnego o jednej partii, to ci drudzy was oplują. Tak jest na całym świecie. Tak cały świat jest skonstruowany, że jest jedna strona i jest druga strona, i każdy ma prawo do własnego wyboru. Ja po prostu nie trafiałem na złych ludzi w tej Rosji. Trafiłem na bardzo miłych ludzi, bardzo sympatycznych. Każdy chciał mi pomóc. Częstowali mnie jedzeniem, czułem się bardzo dobrze w ich kraju. Wiadomo, jadąc na początku nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Jakieś tam miałem informacje od kilku znajomych, którzy byli wcześniej. Ja chcę jeszcze powiedzieć rzeczy, o których o który chcę teraz powiedzieć, żeby potem nie zapamiętać. Jeśli mówimy o, ty, o tych ludzi, którzy mówią, że o, tam w Rosji Polaków bardzo nie lubią, chcę od razu powiedzieć, że w, Pol w Polsce bardzo wszyscy znają swoje historie i z tego powodu wszyscy wiedzą co się było, co się stało w ogóle tam z, z Polakami i Rosjaninami i w ogóle e, no, co mamy w tej historii, także te wojny, te katyńskie, te masakry i tak dalej, to wszystko o tym wiemy tu. Ale w Rosji, jak powiedziałem, ja o tym wszystkim dowiedziałem się tylko wtedy, wtedy kiedy przyjechałem do Polski. I z tego powodu ludzie nie znają swojej historii. Zazwyczaj to starsze ludzie z powodu propagandy, bo oni nie ćwiczyli, bo tam propaganda była. Młodsze z powodu propagandy i w ogóle ich nie obchodzi teraz. Jakby niektórzy mogą tam coś znaleźć, jakieś informacje, ale uwierzcie mi, to tacy ludzie, jakby bardzo mało takich. I jeśli po prostu jakiś, nie wiem, tam człowiek z innego kraju przyjechał i jesteś w obwodzie, w jakimś, nie wiem, i patrzysz, chyba być może to w ogóle po raz pierwszy możesz i ostatni zobaczyć e, cudzoziemca, który przyjechał do Twojego obwodu. Bo jak mówiłem, 70% Rosjanów w ogóle nie mają paszporta zagranicznego, i nie mogą wyjeżdżać, i dla nich to po prostu człowiek, pierwszy chyba i ostatni. Nie z Rosji, i oni zaczynają pomagać, i tak dalej. Gadać z Tobą w taki sposób przyjacielski, że może coś trzeba pomóc, a w ogóle, jak tam mieszkać w Polsce, i tak dalej. A co tam mówią o Rosji, i w taki sposób ludzi po prostu e, no, oni będą mieli czas, żeby nienawidzać, jakby no, nie lubić Polaków, albo jeść kogoś, e, nie kochać tych ludzi, ale kiedy oni patrzą to na żywo, to tura, tu teraz on to oni oczywiście no nie będą oni mówili w taki sposób nie, tylko alkoholiki jakiś nie wiem starszy ludzi być może oni będą mówili w taki sposób albo jeśli ty jesteś w obwodzie i mówisz że o Ukraińcy super ludzie tam bardzo lubię Zelenskiego no i tam nie popieram Putina no <laughs> oczywiście takich rzeczy jeśli będę mówić będę, niech to Będ, oczywiście jeśli chcesz powiedzieć takie rzeczy to być może ktoś Ciebie jej popiera, ale powie, będą mówili do Ciebie, że tutaj cicho, cicho, nie trzeba, okej, okay, też popieram jakby Twoi te poglądy, ale no nie trzeba, nie trzeba tak głośno o tym mówić tu. Oczywiście, jeśli w taki sposób, to można i dostać jakiś negatywny ten doświadczenie, a jeśli po prostu jesteś człowiekiem, nie obchodzi ci polityka w Twojej podróży no i po prostu chcesz pogadać z ludźmi o zwykłych rzeczach, to oczywiście nic, nikt ci nie, zł złego nie, nie będę mówił. Informacje od kilku znajomych, którzy byli wcześniej, ale nikt nie przechodził całej trasy, aż ten ma Syberię. Więc jakby no, nie wiedziałem, co może mnie spotkać, a finalnie spotkały mnie same dobre rzeczy. Ja teraz tutaj w tym vlogu też nie chcę was namawiać i mówić: O, jedźcie do Rosji! Pięknie, jedźcie do Rosji! Nie, bo to nie o to chodzi. Ja chciałem, żebyście, wy sobie siedząc na kanapie w domu w Polsce, czy tam gdziekolwiek na świecie jesteście, mieli po prostu trochę inne spojrzenie na świat. Bez potrzeby pojechania tam. Nie musicie jechać do Rosji, ale możecie sobie zobaczyć moje filmiki i wyrobić własne zdanie. No bo mówię, ja za każdym razem byłem, może powiedzieć, atakowany. Z przeróżnych stron i dostawia informacje. Piotr, KGB, cię będzie śledziło, będziesz miał podsłuch, będziesz miał to i tamto, będą patrzeć, jak nagrywa z boku, zabiorą ci telefon, usuną ci materiały i mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, takich wiadomości. Mówię, że, że jak powiesz ze z Polski, to w ogóle cię z i sami zobaczyliście na, na filmach. Wiadomo, że ciężko zrobić materiał na przykład i pytać tych ludzi o sytuację na Ukrainie, bo. Takie osoby nie chcą w, przed kamerą wypowiadać się na takie tematy, ale powiem wam tak: trzy albo cztery osoby, które mówiły w języku angielskim, przepraszały mnie za całą sytuację, która ma miejsce, że jest taka właśnie nagonka w telewizji, propaganda na to, że, że Polacy są źli i Ukraińcy są źli, w ogóle cała, cała Europa Zachodnia jest, jest zła. I ci, którzy byli, że tak powiem, bardziej ogarnięci, wyedukowani, mówili w, w języku angielskim, to, to mówili, że żebym ja, jako Polak, właśnie nie patrzył przez taki pryzmat, że każdy Rosjanin będzie na nas najeżdżał. I to jest fajne, bo mi się za każdym razem robiło miło, jeżeli oni podchodzili do mnie, podawali mi rękę i mówili, że wszystko jest w porządku, że my nigdy nie mieliśmy jakiegoś takiego podejścia do Was, jako, jako po prostu naród, jako ludzie. Bo tam to, co w polityce, to w polityce. Mnie to średnio interesuje. Ja to samo mówiłem na początku serii, żeby po prostu odrzucić te wszystkie polityczne schematy i po prostu pojechać sobie i zobaczyć, jak tam człowiek z człowiekiem się potrafi dogadać. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Mówię nawet nie wiedząc, jaki jeszcze jest odbiór tej serii, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. No i jeśli podsumujemy to wszystko, tak jak powiedziałem, ludzie, którzy więcej e e edukowani. Oni wyedukowani. Wy oni oczywiście nie będą mówili takich złych rzeczy. I oni więcej po stronie zachodniej. Którzy nie, oni zazwyczaj po stronie rosyjskiej. Jeśli chcecie, możemy następnym odcinku zobaczyć jakiś odcinek tego pana. Bo Piotr nagrywał takie vlogi i to nie reklama żadna. Albo jeszcze coś, po prostu bardzo dużo było pytań od was. Ja włączyłem ten odcinek i skomentował to wszystko. Nie chodzi tutaj o reklamy, on nie, nie pisał. Nic i po prostu nie trzeba tutaj mówić, że to teraz zaczną wszyscy, O, dlaczego reklamujesz i tak dalej. Po prostu chcę powiedzieć, że a, nagrywał on odcinki tam podróżuje po całym świecie i jest e, odcinki z Rosji i w tych czasach bardzo mało vlogów z Rosji, żeby zobaczyć jak tam naprawdę wszystko w środku kraju, tak na ulicach. No i on vloguje wszystko i możemy po prostu zobaczyć, a ja będę komentował wszystko z mojego punktu widzenia, jak to wszystko wygląda teraz w Rosji, bo tam bardzo dużo rzeczy można powiedzieć. Taki był odcinek. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. No i do zobaczenia w następnym. Napiszcie, trzeba nagrywać następny odcinek też z vloga Piotra z jakiegoś, nie wiem, tam rosyjskiego miasta, czy nie. Ciekawe dla Was, czy nie? Jakby ja mogę to nagrać. Do zobaczenia.